Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, witam w kolejnym odcinku z Grunge w Auto Online. Nagrywany tuż po sesji w Rocket League, no co, no nie mogłem się powstrzymać, no. Ale w końcu usiadłem do nagrywania, spokojnie, już jedziemy. Kolejny napad, tylko Lester musi do nas zadzwonić, a poza tym ja muszę się dostać do swojego mieszkanka. Więc momentalnie, GPS, Del Perro, 5 km stąd. Wow. Nie, dobra, teleportem może. Moment, co Descorian właśnie kupuje w sieci samochód. Nie, myślałem, że tu jakieś ważniejsze powiadomienia będą. Ze strony Social Clubu, o kurde. Dobra, to wyszło kiepsko. No ale dawno nie grałem w GTA, no musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że podczas napadów to nie będzie aż tak bardzo widoczne. Nie, dobra, tak sobie pomyślałem teraz, że może lepiej będzie, jak się tam przeteleportuję na miejsce. No. Albo nie. A, czyli pokło się poprzedniej akcji. Dobra, no i właśnie o ten telefon mi chodzi, który ma nastąpić, nie ten, który właśnie nastąpił. No ale spokojnie, chyba zanim dojadę na miejsce, to Lester zadzwoni, więc do usłyszenia w tamtym momencie. No i proszę bardzo, telefon nastąpił. Aha, kurde, to chyba nie o ten telefon chodziło. Dobra, to widzimy się na miejscu. No jak jeździsz, baranie. Ej, no dobra, jesteśmy już na miejscu. A Lester jeszcze nie zadzwonił. Kurde, zaczynam się martwić, czy może przypadkiem ostatni napad, jaki wykonywaliśmy, nie był faktycznie ostatni. Czy tylko tyle napadów przewidział Rockstar w tym wyczekiwanym tak bardzo dodatku? Nie, no, wierzyć nie chcę. Kurde, dobra, no ale póki Lester nie zadzwoni, to jedyne co ja mogę robić, to się turlać. Kurde, ale się wturlałem w wyścig. No, na szczęście się nie włączył. Nie, dobra, no, czekamy w dalszym ciągu na telefon od Lestera, no bo nawet nie ma co do mieszkania wchodzić. No tam nie będzie tego magicznego H. Z angielskiego heist. Czyli skoki, napady, no, rabunkowe, wszelakie, po prostu kryminalne akcje. Do przeprowadzania w grupach. Choć można też pojedynkę, no ale wtedy zazwyczaj, kurczę, no brakuje paru rąk do roboty. I wtedy napady nie wychodzą. Nie żebym wiedział z doświadczenia, po prostu oglądam dużo filmów, czytam dużo książek. Tam takie rzeczy się dzieją. No ale czy fikcją można się posiłkować, kiedy mówi się o prawdziwych napadach? No tak nie za bardzo, no ale chyba są jednak jakimś wyznacznikiem jakości przecież. Zawsze ktoś się dodatkowo przyda, chociażby po to, żeby stanąć na czatach, czy nikt nie idzie. Im więcej rąk do roboty, tym lepiej, tylko też później więcej i oczywiście do podziału, no ale co zrobić? Coś za coś. Nie, dobra, Lester, masz zamiar zadzwonić? Tak nie za bardzo. Bo jeżeli nie, to ja w tym momencie utworzę party, bo paru znajomych się teraz przybija przez serwery. Gdzieś jeździ po Los Santos, ale nie konkretnie tym moim Los Santos, no bo spójrzcie, jestem tutaj chyba... Oj nie, przepraszam, już druga osoba, oprócz mnie, bo był tylko Damian Paul 2002, a teraz jeszcze antigreen.pl. Nie, dobra, czyli serwer jest dobry, więc wypada pozapraszać innych, więc dobra. Do usłyszenia za chwilkę, ja się tym zajmę. No dobra, zaproszenia wysłane, no ale co tu można dalej robić? No, Lester w dalszym ciągu jeszcze nie wykonał tego telefonu. Może jakaś inna akcja. No ale to wypadałoby stworzyć w takim wypadku. Że można było zaprosić też resztę. Nie, dobra, spróbujmy. Tylko co by tutaj stworzyć? A może nie trzeba będzie. Dzień dobry. Kurde, Lester, no nie o to mi chodziło, no. Wcale nie o to, no aż z nerwów muszę rozwalić sobie ciężarówkę, ale może bombą. No coś się będzie działo. Ej! Kurde, chyba usłyszał. Ej, nie mam bomb? No dobrze, że to jest Semination w pobliżu. No z tym się trzeba szybko uporać. No nie mówię, że będę musiał teraz dostarczyć samochód do Los Santos Customs, żeby sobie zarobić jakoś w tym odcinku. No liczyłem, że przygotowania do napadu. Co prawda też bym nie zarobił, bo na przygotowaniach się nie dostaje nic. Ale już po samym napadzie, no miałbym ten cel przed sobą, taką marchewkę na sznurku i na kiju przede mną.
Zastanę kija i marchewki. Dobra, bomby poproszę. Ile tego masz? Ale jestem majętny. Dobra, no ale nie wypełnę. To czemu nie mogłem rzucić? Ej, właśnie, stop, ale była ostatnia aktualizacja przecież. Może jakiś nowy rynsztunek? No, co my tu mamy? Czy to było? Chyba nie. Ale dobra, mamy pistolet wyborowy. Ej, ten wygląda najlepiej. A bądźmy rozrzutni. Co my tutaj jeszcze mamy? Kastet. Oj, ten chyba robi największe obrażenia. Ale zobaczmy, jakie są inne. Love. No jasne. Ej, ten całkiem zacny. Przeznaczenie podobne jak ballas, ale jednak taki no bardziej karciany. Co my tu jeszcze mamy? Okej, król i Vagos. Kurde, dobra, jak wygląda ballas. Ej, dobra, weźmy sobie gracza. Pomyślmy sobie, że nie chodzi o gracza karcianego, tylko konsolowego. Dobra, ale to jeszcze wygląda ciekawe. PDW, co to jest? Powiększony magazynek, latarka, uchwyt, luneta, wszystko co możliwe. Gdzie jest tłumik? Nie ma tłumika. I może w policyjnych barwach? Albo pomarańczowe, dobra, żebym wiedział, że to jest to. Kurde, platyna znowu wygląda ładnie, ale nie, spokojnie. Czegoś jeszcze potrzebuję? Może rakiety? W pełni. Ej, dobra, no mam wszystko. No to wychodzimy stąd. No Lester, no już teraz po prostu musisz zadzwonić. Dobra, powiedzmy, że jeszcze nie wszystko stąd. Albo wszystko jednak rzeczywiście. Przecież nie mam już potrzeby kupowania sobie opancerzenia. O, moment. Ej, wiecie co? Może najlepiej będzie po prostu poczekać, aż Lester zadzwoni. A tak zróbmy, mam jeszcze trochę czasu. Ten jeden odcinek zdąży dla was nagrać. Dobra, do usłyszenia zaraz. Ej, dobra, czekam, a Lester nie dzwoni, kurde. Ale za to Descorian się pojawił, dzień dobry. Oj nie, ale klakson, teraz sobie muszę inny kupić. Dobra, Descorian podejrzewam, że będziesz chciał wsiąść, dobra. Zapraszam, teraz tak, najbliższe LSC. Gdzie to znajdę? No bo z tym klaksonem coś trzeba zrobić. Tuning. W tamtą stronę. Nie, serio, no może Lester zdąży zadzwonić? No bo co innego, no. W sumie. Dobra, zmienimy klakson, jeżeli do tego momentu Lester nie wykona tego magicznego telefonu, o który tak bardzo mi chodzi, to wystartujemy z jakąś akcją, coś tam stworzę faktycznie. I tak będzie chyba najlepiej w dzisiejszym odcinku. Dobra, Anti-Green umarł. Czyżby dorwało go coś zielonego? Nie, dobra, kiepski dowcip. Wrzekłbym więc wręcz żela merski. Dobra, tylko klaksonik. No chyba mam tyle peklu, że mógł sobie coś kupić, ale też w sumie można by było coś zrobić z rejestracją, bo Daria miała w rejestracji piechol, a ja co, kurde. Co ja tutaj mam? 02XC033. No pięknie, wow. Ale spersonalizowane? Nie, dobra, ale klakson? Nie, a może faktycznie jakiś muzykalny? Ej, stop, który? Nie. Dobra, niech będzie. Nie. Wszystko inne już przecież mam tutaj kupione, dokładnie. To auto jest odpicowane na maksa. To zresztą było kiedyś tematem jednego z challenge'y. Żeby auto z napadów zupgrade'ować maksymalnie. Jak się tylko da, tak się maksymalnie właśnie dało. Dobra, wyjeżdżamy i tworzymy. Więc online, akcje. Kurde, które to było. Moje zaznaczone. Kurde, co by tutaj zagrać? Ostatnio rozegrane, stworzone przez Rockstar, no wam powiem. Może jakąś misję? Nie, bo cóż innego, kurde, Descorian tam już wychodzi z samochodu, chyba się zaczął nudzić. A ja tutaj wybieram. Nie, no ja chcę grać z... R405? Co to jest? Ej, w sumie, albo wiecie co, czemu nie. Nie, spróbujmy, naprawdę, bo Lester naprawdę coś się nie chwapi, jeżeli podnieść swoje tłuste łapsko z myszki komputera i sięgnąć po telefon, więc no, coś trzeba robić.
No nie chciałbym, żebyście w długo wyczekiwanym odcinku z GTA Online się po prostu autentycznie nudzili. Albo tym bardziej ja. Dobra, zaprośmy graczy. Znajomy grający w GTA, proszę bardzo, skoro jestem zaproszony. A czemu Dari nie mogę znaleźć? Przecież widziałem, że grała. Proszę bardzo. I tylko Olimpia, znany co niektórym z was, tym, którzy oglądają Rocket League, z meczy. Dobra, jeszcze Matixa oczywiście, czemu miałbym tego nie zrobić? A w ogóle, czy będzie dla nich miejsce? Ej, czemu, kurde, uruchamianie, fuck, nie przedłużyłem czasu. No jaki ból. Ach, no dobra, trudno. No, dobrze, przynajmniej Discordian jest na miejscu, obecnie. Okej, okay, obrońcy i atakujący. Dobra, będziemy bronić, tylko kurde, nie wiem czego. Ej, Avenger Lama. Wiedziałem, że zapisane stroje będą widoczne. Ej, dobra, wystartujmy już. Deskorian, zmieniasz coś w swoim stroju? Bo taki trochę niegotowy jeszcze jesteś. Tak, oczywiście, pewnie, że salut. No, wysyłałem też zaproszenie do ciebie z Rocket League, ale coś nie mogłeś dołączyć. Nie wiem, jakie problemy z internetem. No, GTA Online widzę, śmiga ci pięknie. Jako jedyny z... Oj, co? Air Force Zero może składać się z jeden graczy. What? A, ktoś odszedł. Dobra, to ja tam dołączę. Trudno, co zrobić? Inaczej byśmy nie wystartowali po prostu, sorry, skoro nie jesteś sam. A ja przeciwko tobie. No tak, kurczę, niefortunnie się złożyło, no ale... Żadnej tery fulgowej. Mam nadzieję, że pamiętasz o tej zasadzie. Czyli skoro nie będę bronił, to będę teraz atakował. Atakował kogo i atakował czym? Laserem. Dobra, to już wiem na pewno. Startuj. Ale czemu nie masz kominiarki? Dobra, to nie jest aż tak bardzo ważne i tak nie będziemy obserwować twarzy. Tylko silniki samolotu. Dobra, zmieńmy sobie na rakietę oczywiście. Jep. Jeżeli utkniesz, przytrzymaj kwadrat, aby odrodzić się ręcznie. Ej, czyli co, mamy więcej niż jedno życie tylko? Nieźle. Dobra, ale Air Force Zero bez osłony, bo to jest chyba taki ciężki samolot, coś w stylu Tytana, albo nie wiem. Czy po prostu inny laser. Nie no, Air Force Zero 5? Nie grałem, ale... Mój teammate popełnił samobójstwo, nawet jeszcze dobrze nie wystartował, a już nie żyje. No i teraz się przekonamy, czy gdzieś się zrespawnuje tam na mapie, czy faktycznie to już jego koniec. Gdzie on jest? Ej, stop, ktoś go jednego słania? Ej, aha, i teraz wszystko nabiera innych kolorów zupełnie. Discordian pilnuje Air Force Zero. O kurde, no i strzela do mnie. Dobra, co z tego wyszło? Kurde, niewiele, ja muszę ścigać tam ten samolot. Szlak. Dobra, to nie może trafić po prostu. Kurde, ale tam Air Force Zero odlatuje. No. Czy to jeszcze właśnie skończyło? Nie, jest i odrodzenie. Mam nadzieję, że będę bliżej Air Force Zero niż na samym początku. No, już w powietrzu nawet, no i nieźle. Dobra, to się muszę odwdzięczyć, no sorry. Pewnie ciebie to nie trafi, ale mnie bardziej interesuje tamten samolot, naprawdę. Więc będę leciał nisko, tak nisko jak tylko się da. Ej, trafiłem? Wow, nie, serio, nie spodziewałem się. A w ogóle czemu nie mam radia? Ej, dobra, sprawdźmy coś. Nie, Phil Collins, już myślałem, że Danger Zone. Raz jeszcze. Dobra, ale nie da się szybciej. Czyżbyś rozwalił Air Force Zero? Naśmiałem się swojego samobójstwa. No i proszę bardzo. Jednak się przysłużył, jednak się przydał. Nie, dobra, to może być niezłe pod warunkiem, że będzie nas więcej. Będziemy z graną ekipą bronić albo atakować Air Force Zero. No, atakujący byli zwycięzcami. Nie wiem, czemu tam ta pani się tam wyświetla, jak ona nie uczestniczyła zupełnie w akcji. Ej, dobra, mamy pewien problem. Gra zawisła w tym miejscu już na dłuższą chwilę. I mówiąc dłuższa chwila, mam tutaj na myśli... okres czasowy rzędu 3 minut. Więc... no co teraz? Szybki restart nie pomaga, choćbym tego nie chciał nawet. Zaznaczenie, no mogę ewentualnie zaznaczyć akcję, ale to też mnie nie ratuje w ogóle. Mogę popatrzeć na profile ludzi. No wow, super, ale...
Czy tutaj właśnie szkopuł tkwi w tym, że Deskorian nie kliknął kontynuuj? No nareszcie, kurde. Dobra, do swobodnej. Szybko do swobodnej, może uda się otrzymać ten magiczny telefon od Lestera. No bo na przykład Daria napisała wiadomość, że nie może dołączyć, bo wyskakuje jakiś błąd. No zdarza się. To nie są rzeczy zawsze działające stuprocentowo. No, czwarta, nie, która? Moment, co ja chciałem powiedzieć? Czwarta generacja konsol, czwarta generacja, kurczę, to były SNESy, Sega Genesis, no, o, to jeszcze dawno, dawno, dawno temu, jeszcze dalej w przeszłość. Chodziło mi o tą, to już będzie dziewiąta, tak? Dziewiąta generacja konsol, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo, Wii U. Jeszcze podobno Steambox ma się pojawić. No i też Uja, ale to tam, tego nie liczmy. No same retrogierki praktycznie. Później z całkiem pozytywnym skutkiem emulowane na telefony. Czy tam w sumie nie emulowane, to złe określenie. Przenoszone, powiedzmy. No dobra, koniec tej dygresji. Ważne jest teraz to, żeby wrócić do swobodnej i odebrać ten telefon. Na coś, kurczę, znowu wisimy w menu. Znaczy w menu. W ekranie loadingu, kurde. Wiesz, tyle tych ekranów się wyświetla, że człowiekowi zaczynają się po prostu mylić. Choć nie powinny. Własny sznyt, co to jest? Przynajmniej, kurczę, się dowiem. A o ciuszkach, których ja ostatnio nie kupuję. No, rozrzutnym można być w GTA, oczywiście, że tak. No, ale w pierwszej kolejności broni samochody. Ciuszki. No, jeden strój od samego początku może było mieć. Jeden wybrany, dobry. I przez całą grę go już nosić na plecach po prostu. Ale dobra, wreszcie loading się skończył. Pytanie, gdzie wylądujemy? Oj, gdzieś na uboczu. Super. Świetnie, bo o to mi właśnie chodziło. Nie, ale dobra, no to jeszcze raz. Do mieszkanka luksusowego. Jak w drugą stronę? Dobra, no to może tędy? Będzie szybciej. A dla was oczywiście, jak już was zdążyłem do tego przyzwyczaić, najszybciej, jak tylko można. No i nareszcie, no nie mówcie. No? No? Czy wreszcie chodzi o to, o co chcesz, żeby chodziło? Dobra, czyli dla Trevora teraz będziemy pracować, tak? Dobra, pięknie. No to zaraz, będziemy na miejscu. No już naprawdę jest niedaleko. No na pełnej prędkości, no ale oj. Wydarzył się pewien mały wypadek, ale chyba strat w ludziach nie ma, więc... Nie zatrzymujemy się, nie udzielamy pierwszej pomocy. Oczywiście, czego nie wolno robić. Albo czego nie należy nie robić. Nie, dobra, nie należy robić. O, o, o. W prawdziwym życiu. Dobra, szybko. Mieszkanko, zaproszenia. Łoż ty, Deskorian, uważaj! Byś mnie skróciło głowę. Dobra, wbijam. No, a pewnie Deskorian wbije za mną zaraz. Podejrzewam, że możemy mieć mieszkanie nawet w tym samym budynku. Może nawet to samo. Wiecie, on ma od poniedziałku do środy, ja od czwartku do soboty, a niedziela. Kto sobie zaklepie wcześniej? Dobra, ale jest magiczne, ha! jako przywódca. Tak, chcę, tylko pytanie, czy tyle miałem akurat. Mam nadzieję, że tak. Nie, bo delikatnie sobie pofolgowałem, ale widocznie skoro mogłem z tym wystartować, to miałem 40 kafli jeszcze. No co? Kogoś się wpuszczałem do domu, bo nikt nie wszedł. Dobra, ale tak, powiedzmy tutaj pełne, kamizelka jest. Ta, wszystko. Czemu takie rozmazane zdjęcie z prawej strony? Co to ma być? Ale dobra, zatwierdzamy ustawienia. I tak, zwierzącej... spokojnie, najpierw tak. Z listy znajomych jeszcze, czy ktoś może się załapie? Pach. Jeszcze następne, pach. Skoro już jest, tutaj zaproszenie w drodze. No i bardzo dobrze, że już tam idzie. Tylko niech dojdzie. A Deskorian przyjął. Zaproszonych jest więcej osób niż 4, więc no, kto pierwszy, ten lepszy. No ale obawiam się, że w przypadku Darin nie będzie tak fajnie. Bo już pisała, że ma jakieś problemy z dołączeniem, że błędy wyskakują. No zaproszenia, proszę opuścić sesję, aby je przyjąć. Nie, spokojnie, to ja właśnie rozsyłam.
I o to chodzi. Ej, setna ranga w ekipie, Deskorian. Nieźle. Ja mam którą? Można to sprawdzić jakoś? Mogę tam najechać na siebie jakimś sposobem? Nie? Szkoda. No dobra, no zaproszenia wysłane. No niby są, ale jednak czekamy. Też na innych. Nie, dobra, może już dobieranie graczy zrobimy otwarte. Żeby to poszło sprawniej. Kit, wszyscy z bieżącej. A, co mi tam? Czas to pieniądz. Szkoda, że nie w moim przypadku. No ale... Wiecie, o co chodzi. No dobra, Peace of Persia uzupełnia skład. Matic dał radę dołączyć, Deskorian już czeka. Wszyscy z ekipy Morderczych Lan. Pięknie. Gramy. A, jeszcze nie dołączył. Dobra, sorry. False start. Już jest? Dobra, no to jedziemy dopiero. Nie, nie wierzę, jak to było antyklimatyczne, kurde. dobra. O co tutaj chodzi? Po całej tej robocie z finansowaniem przedsięwzięcia czas w końcu zarobić. Przyjdźcie do magazynu i pomóżcie w transporcie dwóch. Co tam było napisane? A, tam już nie zdążyłem zobaczyć. Nie, bo spojrzałem na Elgato, bo tam jest na laptopie z dwusekundowym opóźnieniem i zawsze mogę coś tam spróbować od razu wyłapać oczkiem. No ale teraz się nie udało. Dobra, wybitnie męska ekipa. 8 jąder jak nic. No, chyba, że ktoś miał wypadek. No ale tak jak mówiłem, Trevor Phillips. Have you? Well, either way, it doesn't matter. Congratulations! Huh? You all now have jobs in a startup. Startup! Trevor Phillips. A faktycznie, przecież to jest jeszcze przed wszystkim, on jeszcze nie założył tej swojej krzywej firmy. Ale nie wiedziałem, że będzie na mnie warczał. A drug dealer. I am not. A pusher. Co, jesteś biznesmenem, tak? We're locavores, huh? Recyclers! Yeah, we think very green. We take the drugs that already exist in America and we add value to their supply chain. And that is what all of you will be doing. Now, dobra, bo ktoś nie wiedział, to Trevor Phillip jest niestabilny psychicznie. No, narkotyki wykończyły mu trochę mózgownicę, no ale... Potrafi zaplanować napad. Wysługując się zupełnie inną ekipą, którą pewnie jeszcze na końcu ukradnie. Więc nie jest głupi. Szalony tak, ale głupi nie. Porywczy też jak najbardziej. Ale najlepszy z tego wszystkiego jest Ron. Oj, ta mowa ciała. Jak w teatrzyku. Nie, co jest, nie mogli aktora zawołać na dogranie kilku kwestii do dodatku. Wow, zaproszenia się posypały. No może zacznijmy od Koki. Dobra. Pierwszy etap przygotowań do napadu. Moment, ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli cztery przygotowania, jeden główny napad, podejrzewam. Wszystko ok, ustawione. Zatwierdzamy, jedziemy. Nie ma co czekać, naprawdę za długo już było czekania przed napadem w tym odcinku. O kurde. A nie możemy inaczej? Kurde, można. O, dobra. Powiedzmy. O, to pasuje. Pod warunkiem, że dobierzemy dobrze barwy. Ready. Ja z Deskorianem w ekipie, która ma zająć się łodzią, a w śmigłowcu. Matic i Peace of Persia. Nie mylić z Prince of Persia. W sumie piaski czasu, moim zdaniem, najbardziej klimatyczna z części. I powiew świeżości. Dla całego gamingu w sumie. Cofanie czasu, bieganie po ścianach, te sprawy. No nieźle, nieźle, naprawdę niezła gra. I całkiem przyjemna fabuła. A dobra, gdzie jest moja kuruma? Łop. Kurde, nie w tą stronę akurat. Ale całkiem nieźle. Dobra, nagroda za bycie bossem. Kurde, nie wiedziałem, że takie rzeczy po prostu można nagrody dostawać. No okej.
którym kierunku? Do Łodzi. Tam. Czy to Ron? Chyba Ron, tak? Dobrze rozpoznaję. Bo chyba nie Kuchta. No ej. A, sorry, liczę, że jeszcze, no właśnie, że dokończę to zdanie jakoś. Ej, czy to była prostytutka? Nie, dobra, zbyt ochoczo się tam... Chciałem cofnąć do niej, dobra, nie, spokojnie. Jest łódka. Jest i ona, dobra, to szybciutko. Kto prowadzi? No ten, kto pierwszy oczywiście. No, chyba akurat ja. Tak się złożyło pięknie. Aha, usiadłem sobie na miejscu pasażera. No i świetnie, no dobra. Wejdź na rufę statku. Pod warunkiem, że Descorian będzie umiał dobrze tam podpłynąć. I co za rzędy boi, kurde. Myślałem, że jeden rządek wystarczy. Określający niebezpieczną głębokość. A. No dobra, z koordynacją będą problemy. Aha. W ten sposób. Gdzie jest mój karabinek specjalny? Tu. Nie sprawdziłem tamtego, który dopiero co kupiłem. Ale trudno. A powiedzmy, że ja wyczyszczę tutaj wewnątrz. Poziom trudności normalny, więc nie powinno być aż tak ciężko, prawda? A ty już nie żyjesz, nie? Okej. Okay. Dobra, reloadzik. Ukradnij kokę. Koka jest też na tym poziomie, nie tylko wyżej. Więc można spróbować. Dobra. Okej, okay, ale też nikogo nie widzę na radarze. Aha, nikogo nie widzę. O, co to ci się stało, kolego? Ja przepraszam. Aż takiego losu ci nie chciałem zgotować. No widzieliście to? Może zobaczmy sobie krótki replay. Kurde, straszne, nie? Ja. Dobra, ale kit, bo tutaj mnie zaraz zabiją. Ej, ten też się wlepił w ścianę. Co się dzieje? Czyżby jakiś paczyk musiał nastąpić? Bo coś spieprzyli poprzednim? Nie, on tylko się wmontował w ścianę. To jeszcze jest, powiedzmy, w miarę do przyjęcia. Kurde, pod warunkiem, że tamte drzwi by się otwierały, a nie otwierają się. No, dwóch kokain brakuje, są wszystkie na górze. Czyli ja równie dobrze mogę stąd wyjść. Czy coś tutaj muszę wyłączyć? Chyba nie, dobra, no to uznajmy, że dół. Wyczyszczony. Pora wejść na górę. Oczekuję gdzieś schodów tutaj w pobliżu. A może delikatnie szybciej. Ej, co, nie da się szybciej biec? Po pokładzie statku? Naprawdę? To licho bardzo bym powiedział. Co, Gerard here? Już? Dobra, tylko trzy mi jak? Dobra, najpierw może ja Descoriana znajdę. No, no już myślałem, że się nie da tutaj wejść. To by było mega, mega słabe. Dobra, ktoś tam jeszcze jest? Chciałby zarobić kulkę? Tam chyba ktoś leżał, ale nie, nie, nie. Leżących to nie będę dobijał. Okej, okay, może wspomóżmy drużynę najpierw. No. I pięknie. Powiedzmy, to już nie będzie przeszkadzać. No ale w walce wewnątrz ta wyrzutnia rakiet mogłaby być zabójcza dla mnie. Nie, tak zupełnie serio. Ucieknij policji, dobra, spoko, pięknie, ale no muszę się najpierw wydostać stąd. Więc może w ten sposób będzie faktycznie, autentycznie szybciej. Gdzie mi w dół płyniesz? W drugą, piecho, w drugą. Powietrza zaraz zabraknie w płucach i co wtedy? A, bo rozumiem, Descorian już sobie po prostu płynął. A, w sumie po co czekać? Na piechola, a tam po co? Dobra, kill. Nie ma co narzekać, nie jego wina, że się poplątałem znowu wewnątrz. No, zresztą już chyba jest, nie jest aż tak bardzo daleko zresztą. Oj, no wiedziałem, oj! Wiedziałem, że tak to się skończy, ale nie, że aż tak. Kurde, ale się wmontowałem. Ej, dobra, nie wiedzieć czemu poskutkowało to, bo jestem poza obszarem poszukiwań. Wystarczy teraz tylko powolutku się oddalić.
Nawet w kierunku własnego samochodu, najlepiej. O kurde, policjant, no nie! Ale fuks, dobra. Do samochodu. A, przejedziemy przez to. Ej, to nawet nieźle lata. I po piachu nieźle sunie. Ej, może dorobić koła tylko. Nie, w sumie wypadałoby teraz ściągnąć maskę, jeżeli to byłby prawdziwy napad. Bo ta maska zdradza, że zrobiłeś coś niecnego. Kurde, ale czemu ubrali go w rury? Czemu w obci ślaki? Tak zwane imadła dla jąder. Kurde. Ajajajajaj. To musi boleć. Więc może lepiej jednak, że jedziemy. Bo jakbym miał poprzebiec jeszcze parę kroków, to pewnie by się z bólu zżygał po prostu. No bo ból yonder to jest niestety ten najgorszy rodzaj męskiego bólu. Ten, gdzie po prostu powoduje, że chcecie się wżygać autentycznie. Autentycznie, no kto tego nie doświadczył, no może tylko dziękować Bogu, że jeszcze nie dostał nigdy strzału w jaja. Z drugiej strony, kurde, to muszę się zapytać chyba o rady tej jednej osoby, góra, bo góra jest jedna, góra dwie takie osoby, które nigdy w życiu nie dostały. No oczywiście wyłączając wszystkie kobiety i dziewczyny. Dziewczynki. Bo one nigdy w życiu nie dostały, nie dostaną. No chyba, że tam gender jeszcze za parę lat będzie wiódł prym i będzie można sobie płeć autentycznie wybrać. No, ale dobra, nie. Koniec tej dziwnej dygresji. Po prostu chodzi o to, że będę musiał zapytać tej osoby, która nigdy w życiu w jaja nie dostała, co zrobiła w swoim życiu, że nigdy nie dostała po prostu. Czy siedzi zamknięty w bunkrze albo coś, czy po prostu no kryje nabiał, no. Lepiej od reszty. Nie, dobra, chyba Descorian da radę dowieść sam, beze mnie, bo ja to jest z tyłu, troszeczkę się zamuliłem. No moją kurumą, jeszcze w ogóle nie tak pojechałem jak trzeba. Kurde, jak tam odbić teraz ładnie. Gdzieś tu w prawo mógłbym. No mógłbym, ale kurczę, czy muszę? Dobra, jakoś się to przebije chyba, nie? No jakby tak szybciej. Delikatnie. No to będę mógł tak krążyć i krążyć, a za pierwszym razem prawie mi się udało tu wbić, no. Nie. No nie. Dobra, oni są świadkami teraz mojego problematycznego zjazdu na dół, no ale proszę bardzo, już jestem. Uwaga, wjeżdżam na pełnym bucie i robię ludziom krzywdę. A, z tym czekaliście na mnie, tak? Świetnie. Nie no, nie ma to jak fajerwerki na dzień dobry. Czyżby pierwszy etap napadu? Completed? Ten-year mandatory minimum and maybe a felony murder. Okay. A bardziej się skupił na posiadaniu takiej ilości narkotyków, a nie na morderstwach i rozwalaniu policjantów. A, dobra, spoko. Under interrogation, I wasn't here. Unless it's Trevor who's interrogating, in which case I was very much here. Nie, Trevor jest mistrzem w wykorzystywaniu innych ludzi po prostu. No ja większość szaleńców. Oj, biedny Ron. No później w podstawce, w singleplayerze, no wcale lepiej mu się nie powodzi. No niech to srebro was nie dziwi, no to musiało tak być po prostu, to musiało tak wyglądać. Dobra kochani, ale w tym miejscu ten odcinek już kończę. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem w kolejnym odcinku z GTA Online. Pozdro, cześć, hej!